Siema, siema, jestem prawie dzisiaj z końcem naszej serii Podwórko Kolonisty. Ze mną jest Krzychu w czapce, siema. Siema, no. Fajna broda wyhodowana jest ogólnie. No chłopie. Witam też czat, który jest zarazem ze mną tutaj, ludzie właśnie na czacie. Siemaneczko wszystkim. I słuchajcie, dzisiaj akcja niezła. Za Krzychem widzicie nowy nabytek nasz na gospodarstwie. Jest to me prozecio. Tutaj na gospodarstwie pojawił się taka oto beczka 18 tysięcy litrów. Używano oczywiście, więc jakby kolor nie jest na świeższej kości, tu jest trochę też do malowania, niż tam tej rdzy troszkę coś wyłaziło, ale tym się zajmie też pewnie w przyszłym sezonie, renowacji tego. Po prostu kupiliśmy nową beczkę, bo tamta była za malutka, a hektarów mamy już ponad 20, więc no taką malutką pierdzikółką trochę średnio wozić. Ona się zastępta do u nas, stoi sobie w tym, widzicie, ta beczka Marszala. Więc ona będzie sprzedawana w niedalekim czasie, to też pewnie zobaczycie już niedługo. No i w sumie, wiesz co, Krzychu, to ci zaraz powiem, co Krzychu będzie robić. Albo ty powiedz, co będziesz robić, a ja powiedz sobie, zacznę robić swoją robotę, nie? No ty będziesz kopał sobie dzisiaj elegancka, ale ja dzisiaj... Tak, zaraz tego przejdziemy. Najpierw ściemy będzie soiki, już jeden zestaw przygotowany, 16 zmazana jest podpięta, a potem jak się zostanie soja zasiana, to jeszcze będę siał kurickę z masejkiem, nie? I z tak agromaszem? Agromaszem, tak. Tak, agromasz z falkonem. No, ogólnie jest taki jakby plan, żeby, bo właśnie myślałem, Krzychu, że ten, że... Znaczy, siew jak najbardziej. Dzisiaj Krzychu robi soję tutaj na tym polu obok, w tym miejscu, więc fajnie. Ja pewnie mam teraz do roboty tutaj ziemię do wywiezienia, stąd kopiemy sobie coś tam już pod nasze nowe wiaty, ale nie będę robić żadnych budowy i tak dalej. Robię tylko po to, bo mam fajny plac na ziemię, chcę pokazać, gdzie ta ziemia trafi i co z nią się będzie działo, bo będziemy dzisiaj jechać na plac, na nasz plac budowy tego roku. Po prostu tam, co się będzie działo w tym roku, to jest hit. Nie będę się robić tam etapów budowy, bo to każdemu się już przejadło, jak wiecie. Ale raz na jakiś taki check, update, pokazać wam, co tam się wydarzyło, jak najbardziej, więc się tam pojedziemy. To co, Krzychu, tu siedzisz, rozumiem, nie? Na ligansku, no ja tylko się cofnę, nie? Bo ja daleko nie mu. A, no tak, można się na gospie rozłożyć, nie? No, więc ja dzisiaj też pojadę sobie z tym tutaj, ogarnąć, wywiozę sobie to wszystko. Jak wrócę, to pojadę sobie rozlewać beczuszkę i jak starczy mi czasu, jeszcze może starczyć, może nie, to jeszcze sobie siądę najwyżej i się posieję kukurydzę, ale zobaczymy, nie? A ty, Krzychu, jakbyś skończył to siać, to możesz w sumie jechać pryskać, nie? Od chwastów. No tak, no tak. Także na tej zasadzie by to działało, nie? A, dobra, poczekaj, bo ja muszę sobie teraz wziąć New Holanda. Teraz muszę przypomnieć, jak to działa. No, najpierw musisz odpiąć ten trójkąt, ale możesz w tym miejscu nie odpinać, jak ja tu będę ten? Zaraz kopać? Będzie... Wpieprzy mi się, kurna, w grunty jeszcze ciepłe. Ciepłe? O, okay. No, co, podgrzewał cię jak? No jak, to już dopiero trawę zdzierałem ręcznie, łopatą. Okej. Okay. Przypomnę oczywiście ludziska, że gram stoi na urządzeniu Tobii Tracker 5, który, jak widzicie, żadnych silników sobie nie mam. Wszystko bez kabelka, bezprzewodowa, działa tylko na zasadzie głowy i oczu, więc fajna sprawa. Jak chcecie, to oczywiście mam dla was rabacik, 5% jest w opisie, czeka na was. Chcecie, to kupujcie, obuję od razu, sprzęt jest drogi. Ale jak ktoś ma do dyspozycji taką gotówkę przy sobie i chce zagrać naprawdę na fajnych jednak odczuciach, takich faktycznie realistycznych, to zapraszam. Nie namawiam, ale jakby co, to przypominam, że takie coś istnieje i można sobie śmiało spróbować, nie? To nie jest na siłę po prostu, więc... A może sobie teraz ustawimy się pod wysyp, to je. Więc jak ktoś, zapraszam serdecznie. Na czacie tutaj dla widzów to jest wykrzyknik Tobi przez 2i, a na YouTubku link w opisie po prostu. O, cześć Pampera, akurat trafiłeś sobie na streamka, znaczy na odcinek, na streamku. Znaczy dobra, ja sobie tutaj w sumie stanę, nie wiem ile tam... Nie wiem, co będzie ładowanie tego, ale troszkę powinno. Dlatego też sobie to podziałamy. Co tu będą budowane? Będą budowane wiaty, bo mogę już w sumie powiedzieć, bo to raczej nie jest nowość, nie jest żadna tajemnica, a niedługo zobaczycie, co to będzie też stało, także tak już fajnie. Mówię specjalnie wiaty, bo będą to wiaty właśnie, stanie taki moment, że trochę się... to się sypie w ogóle? Aha, teraz żeś mi zablokował. Ej, to się sypie czy nie sypie? Chyba nie. Aha, dobra, bo to trzeba tak używać. Nie, jest w tym... Już teraz no, tak, wiem, bo to trzeba włączać i wyłączać, nie? To jest trochę takie, wiem, poor money. Dobra, żeś mnie zablokował, nie mam jak przejechać teraz. No to z tyłem pojedź sobie. To nie zahaczę? Nie, nie zahaczysz. Nie. Ogólnie nie dużo tego będzie, ale będę tutaj właśnie miał fundamenty walane, dlatego sobie zacząłem to po prostu kopać. Tak typowo kopać, żeby to, wiecie... Typowo kopać sobie to... Matko jedyna.
W ten sposób, bo ja to robię tylko po to, żeby pokazać fajny projekt, który się nawet przygotowałem z Krzychem. Co się dzieje na naszym placu, tamtym podbudowę, więc zobaczycie dzisiaj to wszystko, jak to tribi, nie? Nie, ten modzik jest zarąbisty, normalnie kopanko, jak ten, jak trzeba, nie? Więc fajnie. Ale możesz tam sobie zablokować wysokość, żeby na przykład głębiej nie kopać, czy nie? Jakoś tu mogę, weź, tak te mody tak ogarnię, jakbym, wiesz, jakbym chciał, nie mógł, nie? No. Więc tak naprawdę ciężko teraz mi to złapać, nie? Ej, bo ty w sumie tu za chwilkę będziesz jechał, co nie? Jakbyś zaczął od drugiej strony siać, to ja sobie tą miniaturkę potem pierdyknął. Co to na to? Że tam od końca, jo? Tak, od tamtej strony zacznij sobie siać, no? Też mogę przejechać wtedy tam, jo. O, to myślę, że będzie fajna miniaturka, także wam zaraz zaprezentuję co, jak, to znaczy to pokażę wam, co będzie się działo, nie? Okej. Okay. Więc ja sobie zrobię... utakło. Dobra. Aha, czekajcie, bo to trzeba... Dziwne, że muszę przełączyć tryby. Z budowy na jakby wysypywanie, nie? Tam się coś... No. Aha, tam jest takie coś, okej, dobra. No, więc tu trochę fajnych rzeczy powstanie, bo mamy w tym miejscu taki pusty placek, co już to wiecie, pozbieraliśmy z wszystkie te maszynki i będę robić taką skarpę, jak tam jest, nie wiecie, nie będzie tutaj teren jakby wygłodzony równosieńko, tylko będzie tak specjalnie ścięty, żeby wam dokładnie pokazać, jak to będzie wyglądać, to za chwilkę wysiądę sobie z maszyny i wam zaprezentuję. Czekajcie, sypię się, o, coś takiego jak tu będzie, nie? To wyszło nam bardzo fajnie i też pasuje. Także też takie będziemy robić, nie? Na co będzie to jest Terraform. Jakby co? To macie od razu tipa, nie? Ode mnie. Czy newsa. O. Więc fajna sprawa. Można kopać żwir, można kopać ziemię. Ja akurat wybrałem ziemię, no bo mamy ziemię, nie? No, więc całkiem myślę, że to będzie ok. Jakieś tam specjalnie duże to nie będzie, jak chodzi o to wielkość. To jest po prostu coś takiego, żebym sobie mógł postawić jakieś takie maszynki, które... no gdzieś tutaj części używamy, bo wiadomo, że tam się nie wszystko mieści, więc tutaj koło głosu byśmy mieli bardzo fajnie. I właśnie nie wiem, czy to zostawić taki, sobie taki wyjazd na pole, czy nie, czy jak coś postawić, czy jakąś wiatę, czy może jakiś garażek. No i pytanie klucz do was serdeczne, co stawiamy tutaj na środku, bo to jest po prostu coś, czego nie jestem w stanie teraz wymyśleć. Wiem, że chciałem postawić jakiś zbiornik na paliwo, ale zbiornik mogę postawić sobie równie dobrze we wiacie i tyle, nie? Więc nie będzie z tym też problemu, albo tam koło silosu tam gdzieś z boku, czy w rogu, zamiast pieska, budy. O, czekajcie, o Jezus Maria. Źle się tutaj zagłębiłem trochę w tym. O, teraz będzie szło, no. Więc mam taki dla was właśnie tutaj, mam taki dylemat, co tu postawić w tym miejscu. Nie chcę, żeby tak to wyglądało jak teraz, bo coś tu musi stać, nie? Najlepiej może jakąś wiatę, kurczę, nie? Na coś. Tak, też ta wiatę, znowu wiatę, może jakiś garaż. Albo jakiś budynek taki, który byłby użyteczny też, nie? Wiecie, jest jakiś warsztat może, czy... coś innego. No nie wiem, nie? Wiesz co, Smixon? Pogadamy o tym po odcinku, dobra? Bo teraz mamy odcinek nagrywany, nie chcę taki temat poruszać na odcinku, nie? Więc myślę, że potem spoko, nie? Tylko się przypomni. Dobra. No i gdzieś jeszcze musimy postawić naszą tą, do paliwa, nie? Naszą stację. No, to mówiłem, nie? Że ten zbiornik na paliwo. No. No. Zbiornik na paliwo właśnie będziemy na pewno potrzebny tam nam, nie? Gdzieś dosyć go postawić. No i właśnie mówię, najprędzej we wiacie. Myślałem, to może ktoś na ziemniaczki postawić, ale też w ogóle tak mało tych ziemniaków mamy, nie? Mhm. Więc też tak słabo, nie? A może, chociaż nie, myślałem o tym, że może tutaj ten na paszę przenieść, nie? Ale z drugiej strony musimy daleko jeździć wtedy, nie? No. A więc tam, myślę, że tam mieszalnik do paszy jest spoko, więc to jakby pasza stała na środku podwórka. Coś innego tu trzeba poogarnąć, nie? Jest sunia tam na YouTubie? Jest sunia, no. Dobra, staniemy sobie w tym miejscu. To słuchajcie, wiecie co? Ja zrobię sobie tak, że zrobię miniaturę, to jest skrzynkę. Zaraz wracamy po prostu, nie? Więc dajcie tam sekundeczkę, okej? Okay? Ludziska, wracamy do was ponownie. Już jakoś na foto w miarę zrobiliśmy. Mam nadzieję, że wam siądzie. Przynajmniej taką mam nadzieję. I słuchajcie, jedziemy sobie teraz na... O kurde, drabina! Jedziemy sobie na plac budowy, bo tam jest troszkę ziemia taka nierówna i tam pasowałoby troszkę to podrównać, więc wiadomym jest to, że będę musiał trochę tamtego na tym posiedzieć. Za chwilę wam pokażę, co się tam dzieje. Ogólnie Krzychu zaproponował, żebyśmy tam zrobili trochę utwardzanie, więc stary ażur jest zrywany, bo on pewnie by się kruszył. Wiecie, tam jednak duże będą jeździły zestawy. Po kilkanaście ton z burakami to trochę się będzie działo. Dlatego Krzychu postawił na płyty betonowe i ponoć ma to oddać, nie? Tak uważasz, Krzysztof, będzie lepiej? No, musi być, chłopie, to jest ciężar w końcu, nie?
No niby tak, jak teraz sobie popatrzę na to, że jest 21 ton ziemi, a będzie 21 ton buraku, powiedzmy, no to faktycznie może być trochę problem. Co tu się robi? Coś mi tak... Chyba ABS nie jakieś zadziałały. Dobra, ale jedziemy sobie tam. No i tam już coś na powrotku się dzieje. A właśnie, bo tam w sumie miałem dzisiaj chyba też pokazać tamte drzewa w wycinkę. A to sobie może tylko pośnamy, niech one sobie obecną z liści, może tak zrobimy. O, myślę, tak będzie git. Co on tak wolno jedzie? Te kable podnoszone mam, czy jak? Nie, no dobrze, mam kable. Nie wiem. No ciężko, nie? Pod górkę jeszcze jedziesz. Znak skosiłem? O, może być znak. No. A, i co, Luiska? Dzisiaj też tam nabytkiem sobie pojeździmy jak najbardziej. W sensie nowym nabytkiem, w sensie takim, że... tą naszą MEPROZ-ką nową, nie? Która tam sobie ciśnie. Ale już niebawem wielkimi krokami szykuje się nam nowy nabytek w postaci ciągnika, nie? To też niedługo zobaczycie. Wiesz co, tą płytę chyba będę musiał tutaj trochę dalej postawić jedną, bo ona tak trochę lewituje brzydko. Ale proszę bardzo, jak to wygląda? Tak jest to płyty, ja myślę, że te trochę przesuniemy sobie jednak trochę... Jedną przełożymy dalej. O! Jak widzicie, kładą to, utwardzają, potem trochę ziemi jeszcze podsypią, żeby tak to wyglądało jakoś normalnie. I wiecie, i będzie tutaj fajna taka dojazdówka z płyt, nie? Myślę, że to może być spoko, tak na razie wygląda jak wygląda, ale jak to sobie jeszcze fajne trawko pozarasta, myślę, że będzie całkiem. Dlatego, o, tu już też kamyków jest, więc też się może pewnie te kamyki przydadzą. Jak to tu wygląda? Na ten moment, to co tu już jest, wydaliśmy 15 tysięcy, nie? Już teraz, w tym momencie, czyli za zatrudnienie ekipy, żeby mi zapłacić za jakiś tam z góry pierwszy miesiąc. Ogrodziliście to wszystko ładnie, na razie tam jeszcze nie do końca, ale ogradzają powolutku. No i, o, może sobie gdzieś na bok sypniemy to, bo krzyku mówi, że to jest na bok jeszcze, o, na lewo można sypać. Więc dobra, wysypię sobie. Tu jak właśnie widzicie, jest taki dołek. No i ja w ten dołek będę tutaj sobie... To się sypie, czy nie? O, sypie się. Ja w ten dołek sobie tutaj wysypię trochę tej ziemi, żeby mieli co chłopaki tutaj porozgarniać. No i to, że to będzie jakoś tam troszkę ten teren wyrównany bardziej. O, czekajcie. Okej, wysypaliśmy sobie tutaj. Może teraz sobie sypniemy gdzieś w ten dołek. Ja troszkę te dołki będę starał się zakopać. Aha, okej. No, więc tak to się tu prezentuje na ten moment. Myślę, że pewnie jeszcze więcej tu się pojawi później, kiedy ten płotek już będzie sobie cały stał. Raczej spotkamy się na kolejnym etapie, nie w następnym odcinku, tylko jeszcze tam w kolejnym, powiedzmy, bo słuchajcie, nie chcę co odcinek pokazywać, co tu się dzieje. Dajmy chłopakom pracować, niech oni sobie tutaj normalnie robią, co mają robić. My tutaj właściwie tak naprawdę tylko będziemy przyjeżdżać. A, zgasimy sobie. Raz na jakiś czas. Zobaczcie, co się dzieje, nie? O, tu się chłopaki rozłożyli trochę. O, coś tutaj ten, jest mały kibel, mają tu jeszcze jakiś tam, nie wiem, swoją coś tam postawili. Ale prosili mnie o to, że właśnie wybierzemy wyciąć te drzewa im, nie? Więc ja tam akurat piłkę, więc na szybkości wytniemy. Zawsze to będzie jakoś tam tanie, bo oni tego nie musieli robić. Ja się tych drzew jeszcze pozbędę, także o to się nie martwcie. Okej. Okay. No, myślę, że zrobię sobie tak, że zostawię te drzewa do uschnięcia. One sobie spokojnie uschną i potem będzie... To coś jeszcze jest jakieś drzewo? To w sumie, a to w sumie na razie niech będzie. Drzewa sobie usną i potem powyborę sobie już, wiecie, bez tych liści, nie? Żeby to nie było problemu. Więc też zobaczymy potem. O, tu sobie usunę to drzewko. Wiadomo. Ogólnie to sprawa jest taka, że planów takich dokładnych wam jeszcze nie chcę mówić za bardzo, bo raz, że jeszcze wszystko powstaje, a dwa, że trochę jest zostawić dla was niespodzianki, nie? Bo tu pewnie z kolejnym razem zobaczymy się na jakimś innym tam etapie, ale tak wstępnie chyba planuję zrobić tutaj biuro takie, nie? Takie miejsce, gdzie po prostu załatwiać wszystkie sprawy, dokumenty, telefony, sekretarki i tak dalej, nie? A tu będzie cała reszta, więc tu się dużo będzie działo, myślę. No i tu z przekazu tu mam nasze pole, o, wziutko, nie? Więc też fajnie. A, tu już buraczki sobie rosną. Tak jak krzyku, eleganckie te buraki. No. Tylko trochę chwastu jest, ale tam. No to sąsiad chyba odwrotnie ziemniaki posadził, coś mu się popieprzyło. No, więc... Na ten moment tak to wygląda. Nie wiem, jak tam według was, czy spoko jest pomysł z tymi tutaj płytami. Wydaje mi się, że ogólnie płyty mogą być spoko, kiedy się zrobi je całe i tam jeszcze mam taki fajny pomysł na nie, ale to... No, potem zobaczycie, nie? Więc póki co tyle zrobili tylko. Tysią jakąś lekutką podsypkę pod to i czekamy na resztę. Więc po trochu do przodu. Gdzieś tam z tą budową jakoś nie będę spokojnie, nie będę tak leciał na szybko. Raczej planujemy zrobić to do końca roku. W sensie tak już, żeby na jesień to stało, więc... No na razie będzie ok, nie? No i póki co będę was też informował, znaczy podczas tych odcinków będę was informował o tym, ile wydajemy aktualnie na te wszystkie rzeczy, więc na razie 15 tysięcy na to poszło. No i
Będzie dalej. Zobaczymy, jeśli z tym się zamkniemy. O, nasz piesio. Ale obstawiam, że gdzieś koło pół miliona, myślę, nam to wyjdzie, nie? Taki budżet będzie zaplanowany, więc git. Za chwilę siądziemy sobie do beczki. Tutaj Krzychu widzę, że już powoli kończysz chyba, nie? No, z tym jednym polem, no, można powiedzieć. Ty, wiesz co, ja bym cię teraz poprosił może o to, żebyś pojechał tym opryską, nie? Spory. To opryski jednak były trochę lepsze, bo tam siemy to jeszcze siewami, nie? Zdążymy sobie, a tam chwast strasznie się wydał, więc żeby to pewnie nie było problemu, nie? Mhm. Nie no, teraz jak to gospodarz, to patrzę, jak on wygląda. No to transformacja jest, nie? A jeszcze teraz zrobimy sobie tutaj już, wiecie, ogarniemy sobie tutaj przyświeńko, żeby to sobie stało jak powinno. To myślę, że będzie nieźle, nie? Ogólnie tak jeszcze, a propos tej beczki sami sobie, nie? Bo jak widzicie, Meprozet no jest spory. Dlaczego wybraliśmy akurat taką beczkę? Raz, że widzu polecał, dwa, że nie mam innego przeskoku. Słuchajcie, jest totalnie ciężko o jakiekolwiek beczki, wozy asenizacyjne do farminga, nie? No posłuchajcie, tamta nasza beczka miała 800 litrów i leciała chyba na ile metrów? Zaraz wam powiem dokładnie. Gdzie my to mamy? To zaraz wam podam specyfikację tego wszystkiego. Tu jest tutaj beczki? Gdzie one są? To jest jakiś ślep. A, jest. Okej. Okay. 800 litrów miała w pojemności i rozlewała na 11 metrów, nie? Chcieliśmy też na jakieś 15 metrów. Tak najmniej, że poszło. No i przyszło nam w odsieczy to 14 metrów, nie? Rozlewu, więc jest ok, powiedzmy. No ale jest duża pojemność, 18 tysięcy, nie? Więc pojemność jest fajna, ale minus jest taki, że jest ona po prostu ogromna. Zobaczcie, jak ona wygląda przy New Hollandzie, nie? Jakoś przy New Hollandzie ten zestaw pasuje w miarę, nie ma co mówić, jest ok. Ale i tak na jakichś tam górkach są lekkie problemy, nie? Bo my też sobie już tą beczkę testowaliśmy i w ogóle, więc są lekkie problemy na jakichś górkach, dlatego potrzebujemy większego, mocniejszego ciągnika, który... Aha, dobra. Który zapewne pojawi się w niedalekiej przyszłości. Myślę, że jeszcze... Może w maju? Może w maju się pojawi nowy ciągnik, nie? Cena jego jest dosyć nieduża, bo niecałe 100 tysięcy tak naprawdę kosztuje, a jest dosyć mocny. Jest to używka w bardzo dobrym stanie, jeszcze wam nie powiem do końca co to jest, ale naprawdę wygląda to no niesamowicie. I myślę, że też wam się może to spodobać, nie? O, a my sobie tutaj wjeżdżamy na łąkę i sobie troszkę tutaj porozlewamy tej gnojowicy, żeby ta łąka lepiej rosła, bo w sumie to już się będzie niedługo działo. A właśnie, Krzysztof, kiedy kupujemy nowe zwierzaki? Chyba... Nowe zwierzaki? Po się na kosach jak już chyba, nie? Może było, no. Trzeba będzie karmić, nie? No, bo teraz póki co nie mam trochę tego jeszcze. A będzie się działo, także ludziska będzie, no będą nowe zwierzaki. No i na które też będzie wydamy około 50 tysięcy, bo i trzeba kupić na niedziałkę nową. I trzeba to też... Ej, a jakby takie zwierzaki do tej pory 6 trzymać? Chociaż nie, bo to takie przy drodze. A chyba nie, tutaj nie. W każdym razie to będzie pastwisko po prostu, więc zobaczcie sobie, jak nam to śmiga, nie? No więc widzicie tutaj, że zestaw jest potężny, nie? I mnie trochę też to zaczyna powoli lekutko przerażać, że... przepraszam. Wchodzimy w tak duże zestawy. Bo nie ukrywam, lubię takie małe zestawy, takie średnie zestawy. To są też takie trochę takie... niby średnie, ale trochę jednak już większe, nie? Ale mimo to ufam, że dalej będziecie tę serię śledzić, bo wiem, że lubicie małe sprzęty. To dalej... Chcę, żebyście pamiętali o tym, że ta seria jest przede wszystkim taka, żeśmy pokazali wam nasz sposób na tą mapę, na tę kolonię, jak można ją rozbudować i jak może ona być wielka. Póki co, coraz więcej tych pól mamy, jak widzicie, a Azocik na wszystkich polach się trzyma nieźle. No więc, co by też nie mówić, zakupy nowych działek będą, myślę, też na pewno niedługo, bo mamy tam w planach w sumie... No teraz się trzeba powoli na trzy kawałki, nie? Krzychu ma te swoje jedną potrzebę, tam ponad 2 hektary. Ja mam tam takie trochę mniejsze, żeby sobie podłączyć do jednego i drugie też podłączyć do tego poprzedniego. Nie wiem, czy mam mogę mówić, ale w sumie... Nie no, mogę powiedzieć. Krzychu chce kupić 1,5 pole. Tamto na dole. Duże, no 2,30 hektara tam jest w kawałeczku. Minus taki, że klasa gleby jest średnia. Ja chcę kupić 7,4 i 8,9. Te dwa pole byśmy chcieli sobie połączyć z tymi istniejącymi już tam. Więc zawsze takie większe działki, no i też nie szkodzi mi się, jak teraz na 9000 nam rośnie coś tam, no to jechać tylko po jedną taką uprawę słabo, a tam już trochę większy hektar by był, no to już trochę lepiej by było pojechać, nie? Po coś większego. Dlatego też zobaczycie to wszystko niebawem, jak to się będzie rozwijać. Na razie
na te nowe zwierzaki, które mam nadzieję, że będą oddawać. Plus ta cukrownia na osób w budowie. Będzie niedługo już takie konkretne prace. No i co? I kurczę. I jeszcze nowe sprzęty, które dochodzą, nie? Bo teraz mamy Prozeta. Niedługo też chcemy kupić rozrzutnik, ale to raczej gdzieś chyba rozrzutnik kupimy Krzychu po żniwach, nie? Że na średnisko tam coś rzucać, to nie? No. No, jakoś tak by było. Żeby było ten, nie? Do roboty. Tak, no to żeby od razu kupić do roboty, nie? Tak samo jak teraz beczkę mamy do roboty, na wiosnę kupiliśmy, tak samo sobie chcemy kupić rozrzutnik do roboty, nie? Dokładnie tak z Mixon. Oczywiście, pozdrawiam sobie jak najbardziej, nie? Warto subskrybować, właśnie tak dzisiaj na odcinku nie powiedziałem, ale subskrypcja i łapka w górę pod tym odcinkiem będę naprawdę wdzięczny, bo ten odcinek jest taki dosyć ciekawy, taki trochę miks prac, każdy robi tutaj co innego. Jest to Krzychu, ja chyba tutaj na odcinku zrobię tylko to, nie? Chyba nie będę dzisiaj siał za bardzo. Nie wiem, czy się wyrobię, a nie wiem, czy to się co robić. Ale w każdym razie zostało nam tylko 3 pola kukurydzy, jedno sojka do siania. No i właściwie tyle z tego będzie. Może tam jeszcze jakieś, no, opryski, no i azot na te pola, które tam trzeba pozadzić, nie? A tak to wszystko już... Opryski to trzeba kupić, bo ja mam tylko 1000 litrów w tym opryskim baczu. Ale tych chwast, tak? Herbicydów tych. No tak. No to spoko, to zakupimy, nie? Chwastobójcze. Zakupimy. Myślę też, że można właśnie, może zrobić... Ja bym chciał teraz na buraki, tak? No, buraki teraz opryskaj. Ok. A kurczę, barki dla mnie spoko. Może zrobimy taki odcinek na wiosennej, gdzie pojedzie na przykład po jakieś właśnie te herbicydy, po jakieś te KWS i tak dalej. To też myślę, że byłby spoko pomysł, nie? Bo tak w sumie mało jeździmy, na takie rzeczy nie ogarniamy, a to możemy załatwić zawsze, nie? Można. Więc w sumie jeszcze mam czas na takie rzeczy, to jak najbardziej. Póki co, strasznie odpuściliśmy granulat. Totalnie nawóz sztuczny. Nawóz sztuczny nas interesuje. Mamy dużo tej gnojowicy, więc rozlałem wszystko, co jest. Powiem więcej. Nie mogliśmy z jednego miejsca wylać. A wiem, czemu nie mogliśmy Krzychu wylać z tamtego. Bo to należało do tej obory, która się spaliła. A, no. No. Bo mieliśmy 100 tysięcy litrów jeszcze gnojowicy, ale nam się trochę mody pobugowały, no i nie mogliśmy tego wylać, bo się spaliła tam ta obora, więc tutaj nie mamy wiedzieć, jak to działa, nie? Zanotowało się tam po prostu. Tak. No i trzeba po prostu działać inaczej. A może pojedziemy sobie teraz w tę stronę. Trzeba było to usunąć, ale sprzedaliśmy wszystko, co było, więc luzik. No i co? I mamy tam jeszcze trochę tego płynnego azotu, także będziemy go rozlewać tutaj na pola, póki jest, bo to darmowy, a to zawsze spoko. A przypomnę wam, że gramy już oficjalnie na poziomie normalnym. Przełączyliśmy sobie, więc teraz trochę będzie ciężej tutaj nam ze wszystkimi sprzedażami i tak dalej, także to wszystko spowoduje trochę tą ekonomię inną. Ja wiem, że mamy sporo pieniędzy, ale uwierzcie mi, że to jeszcze idzie na te nawozy, na budowę i na traktor, nie? Także tu jeszcze sporo będzie się działo. Ale w sumie czekaj, traktor, przecież jeszcze cały czas jest ta oferta, niedługo będziemy sprzedawać przecież 16 z Dora, nie? No tak. Musimy więc... sprzedać zakupem nowym, nie? No, na pewno sprzedamy pierwszy sobie tamte maszyny, a potem kupimy nowe, nie? Więc będziemy mieli tylko New Hollanda i Maseja. No. A nowy nabytek dopiero potem, nie? Okej. Okay. Widzę, że mam odcinka nawet 7 minut, więc całkiem nieźle się to kręci. Myślałem, że będzie trochę krócej mi z tym wyjdzie, ale widzę, że tutaj spoko. Takie dłuższe odcinki też są nawet nie najgorsze. Ja na Jeepie się akurat dzisiaj nie jeżdżę, bo uznałem, że tak sobie troszkę pojadę oldschoolowo, ale może w przyszłym innym razem ten Jeep jest jednak włączę tutaj. Okej, okay, jakoś tak troszkę odjechałem sobie z tamtego. O Jezu, to bardzo odjechałem. Ale trudno. Właśnie, a zatem nie jest tak przypadkiem też, że jak damy go za dużo, to też będzie problem, bo trawa nie dużo nie potrzebuje, ale... Chociaż nie, tak jest chyba tak, że on się zużywa za każdym razem, co nie? Znaczy na przykład jest wymagane 20 tam kilogramów, a mamy 40, to się zużyje 20 z tych 40 i potem zostanie ta reszta chyba, nie? No tak, nie wiem. Nawet nie wiem, jak to działa. Tu trochę też trawy można dosiać, bo widzę, tak zostało kawałeczek. Niedosiany, ale to już tam. Załatwimy sobie potem. O, dobra, całkiem, nie? Coś jeszcze chciałem wam powiedzieć? Kurczę, no chyba nie. Wydaje mi się, że chyba wszystko, co miałem, to powiedziałem. Chyba tak Krzychu może chce zabrać głos na tym odcinku. Nie wiem, a to zależy już jaka godzina, a dobra. Ja bym chętnie zaprosił do siebie na ten kanał, na
Halloweenowy stream. Na stream Halloweenowy. Jakiś horror. O, tego typu. No, tylko. Jasne, jak najbardziej ogólnie tak, słuchajcie, bo krzyknę teraz przerwę, to też mogę w sumie powiedzieć. Krzyknę na przerwę i teraz sobie wracam do lajtowania, więc jak ktoś to wpadać tego na kanał, cały czas macie linka w opisie, nie? Żeby nie było pod każdym z odcinków. No i tylko to jest tylko taki minus, że ten odcinek wyjdzie prawdopodobnie, czyli 6, 8, 10 wyjdzie. No właśnie. 10 listopada, więc raczej już będzie po streamie halloweenowym. więc no minus taki, że trochę, wiecie. Ja może wyjaśnię, dlaczego teraz tak to wygląda, bo nie wiem, czy sporo osób z was doczeka do końca tego odcinka, ale wam to powiem. Ja teraz sobie dużo odcinków nagrałem na zapas. Dlaczego? Dlatego, że robię mapę cały czas. A żeby robić mapę, nie mogę jednocześnie jednego dnia nagrywać odcinka, montować go, robić miniaturki i wrzucać, bo to się długo schodzi. O wiele lepiej wychodzi, kiedy wrzucam filmy na zapas wiele naraz, jednego dnia. Powiedzmy, siadam jednego dnia, montuję, obrabiam, tam są jakieś rzeczy jeszcze, nie? Miniaturki ogarniam, wysyłam wszystkie opisy, ustawiam daty, publikacje. I wyjście mi się robię sobie tak, że nagrywam jednego tygodnia odcinki na 3 tygodnie. Jednego dnia to wszystko wrzucam i mam 2 tygodnie z głowy i robię tylko wtedy mapę. Rozumiecie, co chodzi? Więc sporo gdzieś tam osób pisze, że a ty robisz coś tam, a zrób to, albo zrób tamto, a na przykład ja już to zrobiłem dawno temu, albo jeszcze nie zrobiłem, albo już za późno, żeby to powiedzieć, bo jeszcze mam nagrany na zapas, nie? Więc to jest taki trochę minus, ale chcę utrzymać to daily na YouTubku, bo widzę, że ten kanał po prostu dzięki daily się o wiele szybciej rozwija, nie? Jest to jakby taki przelicznik, no powiedzmy 2,5 razy bardziej niż normalnie, nie? Więc to jest na pewno lepiej. No i też... Wiecie, mi to pozwala w końcu siąść do mapy na spokojnie, ze spokojną głową, że mam wszystko ogarnięte, a nie tak, że o Jezu, robię tutaj jakiś domek, a muszę nagle nagrać film, nie, bo na jutro nie ma, albo coś. Więc wiecie, dużo takiego kombinowania, ale to pomaga mi na pewno. To wszystko pewnie się zmieni w momencie, gdy przestanę już robić mapy, czy ją skończę, nie? Więc póki co tak to po prostu wygląda. Że jest jak jest po prostu. To już tutaj skończyliście zesiać, tak? Tak, to jedno pole tak. Mówiłem, że... Tak, 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 no, ale zobaczymy. Elegancka, jakaś wysiewu, wszystko fajnie, Mazur dobra radę, nie? No, a dzisiaj nie, akurat nie użyłem tego siewnika, ale może innym razem się uda, chociaż wątpię, bo się spotkamy się w kolejnym miesiącu. Także dziękuję za uwagę. Panie, jeśli na tym odcinku byli, ty Krzysztof, na którym polu jesteś? No, ja zjeżdżam na ten, bo mi brakuje tego, afrysku. A skąd zjeżdżasz? Z ósemki? No, 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 zgadza się. Okej, okay. Daleko jesteś? Nie, już jestem w mieście. A w mieście. O, jedzie. Jak widzicie, ogólnie ludziska, sąsiad trochę potwierał bramy, więc mamy teraz fajny przejazd na ten, naprzeciwko. A, no i też taki plus, że tu też bramy otworzone, więc możemy sobie teraz spokojnie brać minut, nie? Także też fajnie to nam gdzieś tam pasuje tu pod naszą seryjkę, nie? No, więc... Kończymy odcinek, nie streamo ludzie jak coś, kończymy odcinek po prostu, bo ja teraz nagrałem na odcinek. Zapraszam was na kolejny, ej, ale tego spodnie teraz wygląda, zobacz to, nie? Jak sobie takie wielkie, jak sobie takie maszyny jeden opryskiwasz, nie? Ja pierdzielę. A tu najlepsza maszyna stoi, tu jest maszyna. No, golfisko. K1 siema, słuchajcie, siema, dzięki, że paliście, na razie i cześć, pozdro. Siemano.